Jakub Kuban Turewicz powiedział, że czasem wbija na twoje konto na YouTubie i ma słupkę u mnie. No, chciałbym szota zobaczyć, bo dużo ludzi tak opisze se, ale jeżeli tak powiedział, to bardzo miło. Czyli jednak mogę sobie z niego robić beczkę, tak jak z Arkuela w takim razie, bo znam mój humor, pokciąg totalny. Dobra, Kubon, mógłbyś tak nie machać tymi brwiami, bo przeciąg mi w pokoju ro... Kogo się lepiej wyzywa, Arkuela czy Kubona? Najlepiej to się wyzywa, jak łącznie grają w skalę, bo wtedy odpowiadasz zamiast 17 tekstów na każdego z osobna, tylko jeden. I już wszyscy są załatwieni. Maciej z 2003. Jestem z tą 2 miesiące i żałuję. Mogłem dać suba over. Mogłem dać suba over połowi. Nie, nie, poczekaj, Maciej. W sumie masz rację, no, 2003 Maciej. Ale nie, to jest 16 lat. To nie za stary chłopie jesteś? Wolałbyś over poła? Dobra, poczekaj, zaraz zrobię taki trik, że się obsrasz i już nigdy nie będziesz chciał zmienić suba u mnie. Co banować? Aluj, nie robię nic dla ciebie. Wypieprzaj z tego streama, jak ci się nie podoba. No w dupę, 2 miesiące ze mną jesteś i jeszcze piszesz, że żałujesz. Ja pierdzielę, co mam dla ciebie zrobić? Wypieprzaj z tego streama. Dobra, sorry, przepraszam, poniosło mnie. Mogę wykorzystać jeszcze nunchako i zademonstrować wam, jak powinno się bronić. Tak zwana samoobrona, ale to na szybkości, dobra? Na dinku samoobronę. Dla ciebie, Maciej, z 2003. Dinek stoi? Kurde, dupa. Wow! Pokchamp! Ale tylko używajcie na Meneli i ludzi, którzy wam grożą śmiercią, bo to jest śmiertelne uderzenie. Ty też, Maciek, z 2003. Uważaj tam. Bo obiecałem mu tego specjala, dlatego go zrobiłem. Ale chamsko się zachował. Mówiąc, że 2 miesiące ze mną to katorga. Przynajmniej ja to tak zinterpretowałem. Dobra, także co do tego konkursu, chyba minęły reklamy. Na TeamSpeaku ten konkurs. I nie wiem, czy to dobry, tak sobie pomyślałem. Że... Kto zgadnie? A raczej odpowie dobrze na pytanie, w konkursie na milionera wygrywa subskrypcję. No niestety miliona nie udało się od sponsorów wycisnąć, ale subskrypcja za 5 dolarów jest i tak dużo. I oczywiście, żeby nie było, będę brał, skipował gdzieś tam do połowy tych milionerów, żeby były trudniejsze pytania. I żeby ludzie, którzy jakby chcieli spojrzeć, jakie jest pytanie, to nie będą mogli sobie tak łatwo spojrzeć. A czas na odpowiedź będzie 45 sekund. Żeby se chłop nie sprawdził na przeglądareczce w dupę i wiesz, o co chodzi. Wszystko wymyśliłem, żeby nie oszukiwali. Widzisz. Za dużo? No to 30 sekund. Nie za dużo. Nie, no niech pomyśli, niech ma chwilę na pomyślenie. No nie w 10 sekund sprawdzi foka, bo ja specjalnie wpiszę. A, racja, przecież może odpowiedź w internecie sprawdzić. Ja pierdzielę, zapomniałem. Zapomniałem, że nie musi odparać milionerów, tylko może w internecie chce sprawdzić. No to ile, 10 sekund? Dobra, uznajmy, że 15 sekund. Ale liczę na waszą uczciwość. Jeżeli się wyda, że coś robiłeś źle, to masz bana po prostu na Twitch czacie i na TeamSpeaku za kłamstwa i oszustwa. Idź z nimi na Skype na kamerkę i niech ręce ma na widoku. Ja pierdzielę. Dobra, włączam TS-a. Liczę na uczciwość waszą. Także zapraszam TeamSpeak na milionera, ale sub do wygrania. spartiatix.test3bachu.com pod Twitchem macie, nie? Także zapraszam. Będę tak losował ludzi po prostu, no bo nie ma jak inaczej wylosować ludzi. Na kogo wypadnie myszka, na tego Benz. Biorę go, odpowiada na pytanie. Jak odpowie dobrze, wygrywa suba. W ogóle też myślałem o tym, żeby zrobić ten turniej z latających chomików. I myślałem, żeby zrobić to tak, że po prostu ludzie będą mi wysyłać nagrania, ile przelecieli, nie? Bo to jedyny sposób. Bo screena się da łatwo podrobić, a nagranie nie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem ja pierdolę, kurwa. Black Blue dał na goli brodę 200 zł, zabieram bogatym, by dać biednym. To gramy. IPTS-a znacie. Jak ktoś chce jeszcze wziąć udział w konkursie na suba, to zapraszam.
To co? To losujemy? Dobra, to poczekajcie. Zamknę może oczy i wylosuję, no bo nie znam innej lepszej sposobu. O, hehe. Biały zawsze wygrywa. A, żart. Taki ten, wiesz. Dobra, losuję dalej. Relux! Gratulacje! Siema Relux. No siema, Sparta. Także chcesz wziąć udział, rozumiem, w konkursie? Oczywiście, że chcę. Ale nie masz suba na Twitchu u mnie? Nie, nie mam, nie mam. Dobra, także wylosuję sobie tam w tle pytania, żebyś najpierw tego nie widział i nie słyszał. Dobra. Dobra, także pierwszy milionerowy turniej. Dobra, także... Ja pierdziele, przegrałem w tych milionerów. Na zero ja... Dobra, jeszcze raz ci wylosuję, poczekaj. Dobra, losuj, losuj, ja czekam. Dobra, jeszcze raz. Może sobie pomóż internetem. O nie. To jakby wczoraj, jakbyś wczoraj był w konkursie na żarty, to byś już wygrał. Poczekaj chwilę, kocham. Ja pierdziele, ty! A nieważne, muzyczko się zaciąga. Ale klaszczą, fajnie, dla ciebie klaskali. Dobra, losuję, losuję. Znowu przegrałeś? Nie, 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 zacięło się coś, wiesz? Musiałem odświeżyć stronkę. Bo tu był taki trik, że skipnąć pytanie, to że chciałbym tak z 10 pytanie, żeby ludzie brali. Albo nie, wylosuj sobie może Relux. Od 10 do 15, ja ci wylosuję pytanie. O kurde. Od 10 do 15 powiedz liczbę. Mam wybrać numery. Tata. Od 13 poproszę. Dobra, to spróbuję. Jaki to był trik, żeby skipować te pytania, czat? Także się klikało chyba na pałę, tak? A, dobra. To 13, to do 13 idę. Czekaj, zara będzie. Przeczytam najpierw pytanie i odpowiedzi. Włączam stoper i wtedy wam pokażę na ekranie, żeby już było. Albo nie. Pokażę na ekranie, jak on już poda odpowiedź. I wtedy pokażę, klikniemy odpowiedź i zobaczymy, czy zielone, czy w dupę czerwone. O! Czytam pytanie. Dobra. Jak ma na nazwisko Christopher, opiekun Kubusia Puchatka? A. Robin, B. Web, C. Ellis, D. Jones. O kurde. Także odpalam. 5, 4, 3, to ja poproszę odpowiedź B. B? B, bo nie mam pojęcia, które to strzelam. No... Dobrze. Czyli padła odpowiedź B! Proszę państwa, co za emocje! Pokazuję to już. A, to mogę tak. Także padła odpowiedź B, czat. Ja nawet Kubusia Puchatka nigdy nie czytałem, chociaż miałem na lekturę w pierwszej podstawówce. No ja chyba też wtedy jakoś w podstawówce. Ale dobrze, także odpowiedział w 14,8 sekundy. Także oczywiście jak coś możesz zwalić na te 0,2 sekundy, które zgubiłeś. Dobra, dobra. Także B. I... No niestety! Odpowiedź była A. Robin w dupę, kurde, czyli no, pomocnik Batmana. No, ale no, powiem ci, miło mi, że byłeś uczciwy w tym konkursie. Znaczy, ja nawet pisałem tutaj na kanale wcześniej, żeby mogło być to klaskanie, bo przynajmniej nikt nie będzie oszukiwał. No to nie byłoby złe, ale nie wiem, czy to jest też dobre. W sensie no nie to... każdy może o 23 no właśnie, w domu sobie klaskać. Właśnie, właśnie, dlatego uznałem, że już bez tego ufam ludziom. Dobra, następna osoba, czat. Gary Blue wygrał. Dobra, poczekaj. Cieszysz się, że wygrałeś? Nie no, ja mam bekę ogólnie z tego turnieju, nie wiem, kurwa, co się dzieje. Jak to bekę? Chłopie, to jest poważny turniej milionerów. Ja to rozumiem, to jest totalna pomaga. Ale tak patrzę, ja na środku, poprzednio Relux nade mną i mówię, kurwa, blisko. No to użyjemy mózgu, 10 poproszę, łatwe pytanko. Dobra, w sumie w teorii, w teorii powin... We are smart. Trochę cię przerywa, ale chyba będzie słychać odpowiedź, także easy. Dobra, także czytam twoje pytanie. Czy jesteś gotowy? Nie wiem. Dobra, dawaj. Do jakiej dynastii należał angielski władca Henryk VIII? Tudorów, Hanowerów, Stuartów czy Plantagenów? 10 sekund! Masz? Dawaj, Plantagenów. Dobra.
w 10 sekund i 8 setnych. Dobrze, to przeczytałem? Plantagenów. A, plantagenetów w ogóle było, ale luj. Jak w sumie nie wiedziałeś, jak to jest, to i tak pewnie nie wiedziałeś, więc... No. No, także, czyli odpowiedź D padła. Ale dobra, i tak strzelałeś, dobra. także ej, zostawiamy. Nie masz dowodu. A dobra, czyli jak nie strzelałeś, to musi być dobrze. Mam nadzieję. Dobra, sprawdzamy. Ja nawet nie mam pojęcia, ale... Tylko powiedz, bo ja mam streama wyłączonego i nie wiem. Dobra, spokojnie. I... No niestety! Ani w dupę tych plantagenów, ani Stewartów, bo było Tudorów. Iluj. Kurwa, Tudory. Pierwszy słyszę. Tu drzwi. Kurwa, to jest przecież pamiętam. Tudor, tu drzwi. Tu drzwi, Iluj. Niestety drzwi zatrzymują twoją podróż do miliona. Albo raczej no. do 5 dolarów, ale... Felek... Wafelek, dobra. Siema Felek, Wafelek. Siema. Które pytanie? Od 10 do 15. 15. Dobra, 15 pytanie. Do... Kurde, wygrałem milion przypadkiem. Nie da się 15. Także jestem, dotarłem. Dobra, czytam. O kurde. Jakie bóstwa były starsze od bogów olimpijskich w mitologii greckiej? A, tytani, B, herosi, C, nimfy, D, nereidy. D. Masz jeszcze 5 sekund. Nereidy. Dobra. Wydaje mi się, że... Tytani. Ale dobra, sprawdźmy, bo sam nawet nie pamiętam do końca, ale grałem w God of War kilka razy, także... No, też grałem. Czat? To. Sprawdzamy! I... Uwaga! Ups! A, poczekaj jeszcze raz. Kurde, w dupę. No niestety, ale te emocje... No niestety! Tytani to byli jednak. Ale nic się nie stało. 32 tysiące zarobiłeś, tak zbogczo. Podaj. Podaj. Właściciel, a wcześniej biały. Podolski od Mastera. Halo, siema. Podolski od Mastera, czy to ty Podolski, czy to inny jakiś? Siema. Nie. Nie, ale ważne, że znasz zasady, nie? No, wiem. Dobra. To od 10 do 14. No to 10. Dobra, to cię już biorę. Dobra, czyli 10 miałeś. Ty w dupę, bo jest takie pytanie. Gdzie na ciele ludzkim mogą pojawić się pąsy? W dupę, co to są pąsy? Czat, pomóżcie w dupę, bo nie mogę do dziesiątki nawet dojść. To pierwsze pytanie. Na uszach? Uszy? No widzicie, tak właśnie Twitch działa w dupę. Jeszcze raz. Lekko atleci na igrzyskach rzucają palenie w dupę, jest odpowiedź. Także za chwilkę ci przeczytam, na spokojnie, przeanalizuj, masz całe 15 sekund. Także, no, powiem ci tak, nie musisz się stresować, bo wydaje mi się, że ten tego, ale dobra, czytam. Masz 15 sekund, od kiedy przeczytam wszystkie odpowiedzi, także. Jak nazywają się rdzenni mieszkańcy Australii? A, pigmeje, B, Indianie, C, Maory, w dupę jacyś tam Maorysi? D, aborygeni, start. D. Co, już? No, D. Aborygeni, odpowiedź. Dobra, sprawdzamy. Ale najpierw powiedz, skąd czerpałeś swoją wiedzę. Czyżby z piosenki... Wikipedii. Czyżby z piosenki Quebo na Fide? Z głowy. Nie wierzę w to. Bo ja mam ciotkę... Masz ciotkę... Ja ciotkę. Masz ciotkę aborygena. Nie no. Typie, po prostu mam lagi... Zresztą przy 500 to... Dobra, spokojnie, nie denerwuj się. Ale... Sprawdzamy odpowiedź D. Padła tak, aborygeni. Dobra. Także... I... Ja nie cheatuję. Spokojnie, no odpowiedziałeś 3 sekundy, także wątpię, żebyś mógł to w 3 sekundy sprawdzić. Dobra. Sprawdzamy. Tak! Pierwszy wygrany dzisiaj! Totalny pokczam! Także pokczam dla ciebie. Jaki nick na Twitchu jeszcze powiedz? Tapiszon przez 3O. To jesteś ty? Tak. Dobra. Gratulacje z wygranej. Także no nie wiem, Marcinas, może ty to zrób jako jeden ze sponsorów tej całej gali. Gala w dupę. Gala fame milionerów. Kto wygrał?
Chcę zagrać ze Spartą. O, jak ładnie. Siema. Siema. Siema, siema. Dobra, także chcesz zagrać ze Spartą, czy wziąć udział w konkursie, bo to jest ważne. To i to. A, dobra, czyli w konkursie. Jakiś Krzesiek mnie zaczepia, ty. Jaki Grzesiek? Krzesiek jakiś. Pedofil. A skąd wiesz, ile ma lat? Może ty jesteś pedofilem dla niego? O kurde. No widzisz, świat no, nie jest czarno-biały. Dobra, nieważne, poczekaj chwileczkę. Liczbę podaj. 12. Dobra. Dobra, także twoje pytanie. No, dawaj. Wydaje mi się, że będzie ciężko, ale dobra. Czytam. Azytki to inaczej sole HN3. To jest odpowiedź A. Grupa pierwiastków. A nie azotki? Rośliny lub bakterie. Nie, azytki jest napisane, ale może się pomylili. Azytki. Sole HN3, grupa pierwiastków, rośliny lub bakterie. Zaczynam. A. A, tak? Tak. Co taki pewny jesteś? Nie wiem, strzelam. Generalnie to moja pani od fizyki i chemii to jakaś głupia jest mi. A nie. Dobrze? Nie wiem, jeszcze nie odpowiedziałem. Jezu. Na razie robię presję, wiesz co? Azytki, a zobaczcie. Nie, to co innego. No zobacz sobie Amy na streamie, bo pokazałem. Azytki. Lub, gdyby dodać rzecz z kropką. Gdyby dodać czat rzecz z kropką. To wiem, co to jest. Ale poczekaj, ja sprawdzę. Czyli powiedziałeś A, tak? Tak. Dobra. Sprawdzamy i... Dobra odpowiedź. Dobrze! Dobrze? Ej, poczekaj, bo jeszcze na streamie zobaczę, bo ja ci nie wierzę, ni. Nie, no wątpię, żeby tak szybko sprawdzić. Ej, to weź mi to pokaż, bo ja nie wierzę. A ja już to było. Zakryłem następne pytanie. Bo... Dobra, ale wygrałeś. Nieważne. Serio? Wygrałeś, także jaki masz nick na Twitchu? Nie wierzę, ni. Przecież Jeleń, jak ty byś był na tym TS-ie, to byś tak samo brzmiał. A teraz piszesz, żebym go wywalił i dał komu innemu. Ej, co jest stało? Ej, mi kiknąłeś go? Nie. No było, że kiknięty z serwera, był taki dźwięk. Ale administrator. Co administrator? Test czy bacho administrator. Twój nick zawiera niedozwoloną frazę. Jaki on miał nick? Kurde w dupę, no! Tego baluję. Śmieć pieprzony w dupę. No po coś tak nazywasz, pajacu? Debil jakiś. Poczekajcie, bo teraz trzeba go znaleźć, no przecież wygrał ten konkurs. Czemu go kiknęło? Bo miał w nicku Spartiatix? Ale to by go kiknęło od razu przecież. A nie po takim czasie. Ale on dostał tylko kika, nie bana. Nie, siema, to... powiedz coś. Siema. To nie ty. Nie. Przecież udajesz. Powiedz coś. Powiedz alfabet. Alfabet. Ale cały alfabet nie, przeliteruj. A, B, C, D, E, F, G. Ha! Oszukujesz! Tamten gościu nawet alfabetu nie znał, po głosie tak uznałem. Spieprzej. Siema, to ty? Tak. Dobra, jesteś, dobra. A, się przestraszyłem. Wejdź, zmień ten nick lepiej. Nie, już ma Sparta, nie ze Spartia TX-em wtedy miał. Dlatego go kiknęło chyba. No. Tak, tak. Dobra, jaki masz nick na Twitch czacie? Spartia TX, podłoga tak. Spoko, podłoga ziombel. Tylko wszystko z małych, nie? Dobra, także... Co teraz? To ty, Marcina, zwaś jeszcze to ogarnij, bo ty dwa miałeś i następny już Kocham Wieprze będzie sponsorem. Także Marcinas, ogarnij to. Dobra, dziękuję bardzo Marcinas za drugi sub sponsorowany i gratulacje tobie. Dzięki. Za wygraną. Wielkie dzięki za udział. Dzięki, będę mógł jutro zagrać? Zobaczymy. Ty weź powiedz nick, który ma być z tych ludzi, co są na Czekam na Spartia TX-a i go tu przerzucę. To czekaj, to wylosować. No to ty sobie wylosuj, to będzie uczciwiej, bo tak te narzekają na mnie. A, siema. O, halu. Banisher GR, czy to ma coś wspólnego z Grecją? Cześć, podgłoszę, bo nic nie słychać. No i gitara. Dobra, to wycisz sobie streama w tle. Dupę, jak w teleturnieju przez telefon. Dodzwonił się pan do studia, proszę wyciszyć telewizor. Raczej radio. Dobra. Radio? Czy na radio oglądasz streama? Czy to chodziło, że z radia dzwonią Amy. No. Moderatorzy jak ja, 2IQ. Znowu mi motorówkę z laptopa robię. O pierdzie. Poczekajcie. Gdzie płyniesz? Ale odpłynąłem od tego konkursu. Dobra, także mam twoje pytanie. Czytam, jesteś gotowy, tak? No. Dobra, dobra. Za który film Howard Trevor został w 60 roku nominowany do Oscara? A. Synowie i kochankowie. B. Klucz. C. Bunt nad
na bunty, bunt na bounty, w dupę bounty jak ten baton, czy D, dom lalki? A. Już wiesz? No normalnie. Co, jesteś fanatyk kina? Nie. Nie jesteś. Skąd to wiesz tak szybko? Bo jestem Bogiem. No ale dobra, jeżeli wiesz, to sprawdzamy. Nie no, strzelałem. Sekundę? No. Nie. A co się nad tym zastanawiać, jak nie w sumie myślę, dobre podejście. Zawsze jest najlepszy, nie? A było i... Jest! Gratulacje! Gitara, no. Twój sub był warty 1 000 000 złotych. Chcę 1 000 000 złotych. Pokcząc. Nie ma, nie ma opcji takiej, sorry. Ej, Awe, czy mam dla ciebie też jakiś ty brzmi? Co? Jaki ty masz nick na czacie? Legendarny comeback. Jak to się... weź, napisz na TS-ie. No ja to mam farta, w ogóle myślałem tu, że w ogóle się tu nie pojawię, no nie? No widzisz, $5 w kieszeni zawsze. Także pokcząp. Gratulacje. No miałem niby kupić tego suba, ale mówię, a spróbuję. Dobra. Gdybyś mnie nie wylusował, to by mnie tu nie było. Nie no, wiesz. Każdy ma równe szanse. A kocham wieprze cię wylosował. Kocham wieprze cię wylosował, także jemu. Czyli opieprzył cię z 5. Nie, bo on kupuje suba. Dobra, wyświetluję no, się teraz. No to ja już znikam. Siema. Spoko, dzięki. No, trzymaj się. Także dzięki kocham wieprze za ten sponsoring. Także czat, mam nadzieję, że się podobał mini konkurs na suby. 100 subów specjal. O kurde, w dupę. Już dzisiaj był jeden i to za darmo. Możemy uznać, że on był też na 100 subów. Co wy na to? Dobra, no nie ma nic innego. Także co mam powiedzieć? Improwizujemy. Ale oczywiście czekałem na ten specjal. 4 dni myślałem nad nim, bo się zbliżaliśmy do tych setki. Także nie wiem, czy graliście kiedyś w taką grę. Ale specjal. Tak zwane kółko na kiju. Druga lekcja fizyki już. Wczoraj była jedna, dzisiaj druga. Kółko leci tak. Bum. Pokczamp. Dobra, czat. Najpierw jeden triczek mały. Jeszcze raz bokiem. No. I ostatni. Dobra. Specjal na 100 subów. Pusta jest butelka i nie wyszło. Jeszcze raz, czekaj, Gifka, zostaw. Wyszło, było na... Luj, było. Egi. Łap. W dupę, Egina miałeś. Czekaj, łap. Bardzo ładnie. Dzięki za setkę. Następnym razem piję setkę na 100 subów. Czy na 200 już wtedy? Dobra, dzięki wielkie. Panowie, kurde, 101 już? Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łyb.